Odpowiedź na to pytanie oczywiście jest uzależniona od kierunków legislacji i zmian prawnych. Natomiast moim zdaniem dalszy postęp procesu informatyzacji sądownictwa jest nieunikniony. Już dziś funkcjonują w wymiarze sprawiedliwości elektroniczne postępowania, na przykład elektroniczne postępowanie upominawcze, w którym są wydawane nakazy zapłaty przez referendarzy sądowych. Życzyłabym sobie, żeby wraz z postępem informatyzacji sądownictwa, może nie od razu, ale w jakimś stopniu zautomatyzować te procesy orzecznicze i decyzyjne. Natomiast biorąc pod uwagę, jakie jest tempo rozwoju, z jakimi zmaganiami się borykamy, no, należy do tego podchodzić dosyć ostrożnie. Natomiast dzisiejsza inicjatywa, ta konferencja, myślę, że bardzo przyczyni się do tego, żeby pochylić się nad możliwością informatyzacji, w tym właśnie udziału sztucznej inteligencji w procesie decyzyjnym orzekającego.